Trenerze, rozpoczęte parę dni temu zgrupowanie, dzisiaj pierwszy sparring. Czy jest trener zadowolony, może nie tyle z rezultatu, bo to na pewno, ale czy z gry drużyny? Tak, no i wyniki i gra zadowalające jak na ten moment, bo dopiero rozpoczęliśmy przygotowania, jednocześnie no, one są dość intensywne, krótkie. Zresztą zgrupowanie zawsze u nas tak wygląda, więc na pewno znaki zmęczenia jakieś były, ale tak jak powiedziałem, no zespół zrealizował plan, który miał do wykonania i z tego sparingu jesteśmy na pewno zadowoleni. Raków w poprzednich rundach i sezonach, przygotowaniach słynął z tego, że te przygotowania były dość długie, intensywne, ciężkie. Dużo uwagi poświęcaliście na różne aspekty. Tutaj tego czasu jest bardzo mało. Jak więc wyglądało przygotowanie ze strony tej takiej, może nie tyle logistycznej, co bardziej sztabowej pod kątem zgrupowania? Na pewno wyzwanie, bo trzeba było to wszystko skumulować. Natomiast plus jest taki, że w tej chwili no, mamy jakby stabilną dość kadrę i tylko Marcin Cebula do nas dołączył ostatnio, bo Gutek był z nami już wcześniej, więc ten proces adaptacji już ma za sobą. Nie mamy dużo zmian w kadrze, pewnie kilku zawodników jeszcze dołączy, ale w tym momencie jeszcze ich nie ma, więc jest o tyle łatwiejsza praca, że ci zawodnicy już są wdrożeni do naszego sposobu gry i też dobrze przygotowani motorycznie, wrócili z wakacji krótkich, w odpowiedniej też dyspozycji, niektórzy wykonali na tych wakacjach pracę i to też widać było w dzisiejszym meczu. Przed nami nowy sezon, sezon, w którym nie będziemy już Beniaminkiem, sezon, w którym myślę, że poprzedni dał dużo doświadczeń, dużo takich wniosków dla Was jako dla trenerów. Czy już w tych pierwszych meczach będziecie chcieli pokazać, że to jest naprawdę drużyna, która kolejny raz będzie walczyć o najwyższe cele? Będziemy podchodzić tak jak do tej pory. Będziemy się starali wygrać najbliższy mecz. To jest oczywiście taki truizm, któryś jest powtarzany, ale nami to rzeczywiście kieruje i też tak będziemy podchodzili w tym sezonie. Natomiast no wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Ta drużyna jest ambitna, mój sztab też jest ambitny i chcemy się rozwijać przede wszystkim, a wierzę to, że ta praca i ten rozwój zaprocentuje i będziemy w tabeli wyżej, ale na to trzeba na pewno, na to musi się złożyć jeszcze kilka czynników. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, oczekujemy jeszcze na kilku zawodników. Ta kadra musi być wzmocniona i to jest taki główny punkt do tego, żebyśmy mogli pomyśleć o czymś więcej. Oczywiście też z drugiej strony są przeciwnicy, nie wiemy jak to z ich strony będzie wyglądało. Ta liga zapowiada się w tym roku znowu ciekawie i my wierzymy w to, że odnajdziemy się tam w sposób taki, jaki byśmy chcieli. Czyli to powiedzenie, że drugi sezon dla Beniaminka jest najcięższy, znaczy już nie Beniaminka, ale poprzedniego sezonu Beniaminka, trener i cały oczywiście sztab, cała drużyna będzie starał się udowodnić, że tak nie jest. Traktuję to jako stereotyp, bo to nie ma reguły, czy drugi, czy pierwszy, czy trzeci, nie wiadomo. Tak jak powiedziałem, my pracujemy na to, żeby ten rok był ten sezon kolejnym lepszym, tak jak do tej pory. No, jak tu pracuję, ten kolejny rok gdzieś był lepszy. Wierzę, że nie zaniechamy tego i ten kolejny rok też będzie lepszy. A ten początek sezonu, rywale z najwyższej półki, na dzień dobry mistrz Polski, to taki fajny sprawdzian, fajna okazja już do sprawdzenia się na samym początku, czy raczej jakby trener miał układać ten terminarz, to inaczej dobrałby sobie na początek rywali? Nie, taki los, czy powiedzmy zarządzający rozgrywkami przydzielili. Nie ma tu żadnego problemu, czy to będziemy Beniaminek, czy mistrz Polski. Trzeba rozegrać w tej rundzie 15 meczów, w kolejnej 15, bo wiemy, że ten sezon będzie miał 30 kolejek i nie ma to znaczenia. Natomiast no przed nami przede wszystkim teraz Puchar Polski, bo tutaj też chcielibyśmy jakąś tam historię znowu zbudować i do tego meczu tak naprawdę się szykujemy, do meczu w Nowym Sączu, bo to może być dla nas też zadanie trudne, ale oczywiście w jednym celu tam pojedziemy, żeby wygrać. Trenerze, pytanie bardzo ważne w kontekście całego klubu. Wszyscy strasznie długo czekaliśmy na ten moment. Ruszyła przebudowa naszego stadionu.
to przy dobrych wiatrach oznacza, że już wiosną wrócicie do Częstochowy i mecze Raków będzie rozgrywał w domu. Gdzieś jest to w tyle głowy mimo wszystko, że fajnie będzie, że jeszcze ta jesień do przemęczenia się, a potem będziemy już u siebie? Myślę, że bardziej z tyłu głowy jest to, że nie będziemy mieli problemów i wreszcie to piętno jakiejś drużyny bezdomnej z nas będzie zdjęte i że nam się coś nie należy, że ten klub nie powinien grać w ekstraklasie i tak dalej, że to z nas zejdzie, bo dalej gramy w Bełchatowie i z perspektywy tego, o czym powiedziałem wcześniej, że ten najbliższy mecz dla nas jest najważniejszy, to nie ma w tej chwili dla nas znaczenia. Natomiast ważne jest to dla klubu. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie ta przebudowa tego stadionu ruszyła i rzeczywiście zespół będzie występował u siebie wcześniej czy później. Mam nadzieję, że jeszcze ja będę tam trenerem. Dziękuję. Dziękuję.